Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Adara Plays Dragon Age 2. Witajcie po długiej przerwie, spowodowanej tym, że po prostu sobie kupiłem nowy sprzęt, musiałem przeinstalować Windowsa i wszystkie save'y mi szlak trafił. Stąd też musiałem przejść całą grę do tego momentu sam jeszcze raz. Także to zrobiłem. I teraz znajdujemy się w pustce. Pamiętacie takiego kolesia plotki. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Poczne nocne koszmary. Tu jesteśmy. Właśnie Fenriela. To był taki koleś, który był tam uwięziony przez magów krwi tam w jaskini dawno temu. I chodzi o to, że zwróciliśmy mu jakby życie i teraz on ma nocne koszmary. I znajduje się teraz w pustce, jak pamiętacie, może w części pierwszej taka pustka była w tej grze. Stąd też wybraliśmy się właśnie takim za pomocą rytuału dalijskiego, czyli tego elfiego, na poszukiwania. Co to się stało tu? Także znajdujemy się teraz w pustce. Nie mam tego towarzysza, jak on tam miał się na imię, kurde, bo ja naprawdę dawno nie grałem, ale tego takiego elfa, zamiast niego mam Meryl, to jest ta czarodziejka, którą dawno temu też właśnie. It's rare to see two forgotten magics in one day. It's usually a slow place, a fade. Not many surprises. I wasn't sure I'd like this. A ten co tu gada do nas? But it has potential. A sloth demon. Think active thoughts. Like running and jumping and such. Call me Torpor. Torpor. No dobra, posłuchamy go. Speak, but I promise nothing. I trust you're here for the mage, Fenriel. Two of the most powerful demons in this realm are vying for control of him. Sadly, I'm no warrior. I couldn't stand up to them. But if I did, I'd only want the boy's power to secure my position in the Fade. I'd be no threat to your world. To co ci chodzi? What sort of creatures are menacing Fenriel? There is a demon of desire called Karel. Pieszczotą. She ensnares him in dreams of bliss from which he will not emerge. The other is a creature of pride known as Rhyme. It offers Fenriel the power to control. No tak, dwa demony. Proponują mu ciekawe rzeczy, jak go mogę ocalić. They each weave an illusion for Fenriel. You must help him reject it. No to pewnie jakimś kurczę siłą woli. Shatter the dream too quickly and his mind will break. He must reach the realization on his own. So if I help you possess Fenriel, you won't attack Kirkwall. We are drawn to the mortal realm to merge with a living soul. Once I have done so, what need will I have for your people? I merely want power against my own kind. Akurat, ściema. I'm not sure we should be doing this. But wouldn't that give a demon an open door into our world? That's bad, right? Bring me Fenriel, and I will grant you anything you ask. Power. Nie, nic mu nie daje. Nie. Dokładnie. No tak, tak myślałem, że będę z nim walczył. Ale dość prosty koleś. Okej. Okay. Zresztą ja tu mam już potężne czary i tak dalej. No dobra, mamy tutaj dwa, jak widzicie, przejścia w lewo i w prawo. A co jest na środku? Czy my weszliśmy tędy? Chyba tak. Także możemy iść w lewo. Tu jest gdzieś pokusa, czy kto? Jak tędy iść? Tędy. Tutaj przez te drzwi. Pragnienie. No dobra, zobaczymy. Aż jestem mega ciekaw. Wszyscy zniknęli oprócz mnie? Czy ja też znikam? Któż to? That's it, Fenriel. Pardon the downstroke, then lift. Good. A to jest ta jego matka. Scribing all my letters soon. If I'd known you were such a brave lad,
Czy on sobie śni na ten temat właśnie? Does that mean I can come with you to Antigua, father? Mother said maybe this summer. Right, mother? No i właśnie teraz pytanie, co tutaj wybrać. Bo jak się ocknę z tego, to znaczy jak każe mu ocknąć się z tego, no to będzie słabo, ale spróbuję, bo jestem takim. That's not your father, Fenrir. It's a demon. And I'm definitely not your mother. Ale coś to. Demon? No. Coś mi się wydaje, że to nie zadziała właśnie. Then remember this is Kutoku Weldem. A może zadziałał? Only thing you ever wanted. You. Zadziałało! Ja jesteś potworem. You're gonna die. Nie patrz się tu. What would your noble knight do to reclaim what she lost? Oops. You spent your whole life trying to be the chevalier your father wanted. The Masakra! Awelinę wziąłem, jak widzicie, bo tam Varric niestety, nie Varric tylko mój brat zginął wtedy. All your doubts started when we met this apostate. Kill him, and everything we lost will be restored. This is a demon in Wesley's skin. How can you fall for this? It is not the form she wants. It is redemption. I failed you, Wesley. I failed myself. If that moment could be changed. You want me. Come through her. Oops. Nie. Kurde. Szybko, żeby zabić demona. Nie chcę cię zabijać. Nie, zabijajcie jej. Masakra! I co teraz? Poważnie zginęła? Nie. Nie, mam nadzieję, że tylko, że tak powiem... Mam nadzieję, że to nie jest jak w Matrixie, że jak umysł umiera, to ciało też. Oczywiście tu mam szaty takie. Spiralnego oka, cały zestaw. Gin! Demonie. Mam nadzieję, że słuchajcie, naprawdę mam nadzieję, że ona żyje. Pycha. Zobaczymy, kto tutaj... Kto co może mi zaproponować. Tu są jakieś rzeczy. Zasady korzystania z magii. Bla, bla, bla. Dobra. Spadek zaktualizowano, tu coś jest. Ze zasłoną. Nie będę tego czytał oczywiście. Słuchajcie, jesteśmy no... Jesteśmy w trójkę. I nie podoba mi się to, co tu się stało. Zasłona. Zasłona. Pewnie to są ważne rzeczy, żebym mógł sobie to jakoś poradzić. Niemniej jednak, jak mówię, nie mam czasu na to. Za bardzo, nie chcę przedłużać. A nie chcę też zatrzymywać filmiku. Kim jesteśmy? Tym razem? My people, I present to you our hope. His features may mark him as human, but in his heart beats the blood of the Daedals. He came to us to learn his heritage, to release the power from a lineage as ancient as our race. I don't know what to say. Powiedz nie. This is a trick. First Enchanter? What are you doing here? Może to zadziała jeszcze raz. Mother told me the Daedalus are honorable. Why would the keeper lie? Why would she entrust her people to a human? No właśnie. You are one of us, Fenrir. Your magic will restore our greatness. But you told me this magic was outlawed for a reason. Even the Daedalus don't practice it anymore. That's a demon, Fenrir. It wants to trick you.
He lies. The first enchanter is a pawn of the Templars. No. Silence, demon! Weren't you? Uh-huh. Keeper Marathari warned me of this. You're not the keeper. Mother's people have no circle, but they don't consort with demons. Czy mi się udało? You. Why did you interfere? Czemu się wtrącam? A takie mam zadanie. Się wtrącić. Ups! With my power joined to his, Fainreal would have changed the world. The boy only wants his freedom, not your power. Those who are free to choose always want power. You think your friends are different? You think this elf, with her innocent face, would turn down a demon's offer? She didn't before. How about it? Would you take what I offered the boy? Scion of the Dalish, savior of elvenkind. Can you do that? I am the greatest of my kind. Whatever tricks your little pet has taught you will pale in comparison. No, mu. Demons always turn on you in the end. I cannot put you ahead of the fate of my people. Masakra! Odwróciła się ode mnie. Now you'll take his place. Here we go. No i kurde. No trudno, zginiecie. Mam nadzieję, że to jest tylko iluzja. Mów elfa. Follow my lead! Ktoś tu jeszcze jest? Ale nie podoba mi się to, że... Waryk zginął. Zaraz. Ktoś tutaj... O, no właśnie, ktoś tam był i... Mam w ogóle miksturę? Do leczenia ran? Mam. No dobra. Mam nadzieję, że to... Że to tylko iluzja właśnie, że oni po prostu... Avelina i Meryl... do mnie wrócą za chwilkę. I can't spend another moment in this place. The screaming. Everywhere, all I hear are the nightmares of people dying, fleeing, gnawing their own arms off to escape. This is a world of monsters. And they all want me. Please, help me escape. Help me die. No i właśnie. If I kill you here, I only destroy your mind. You will become a tranquil. I was afraid of that for so long. I can't even remember why. To live. To sleep without dreaming. To never hear a demon's whisper. It is a blessing as great as standing at the Maker's side. Is this truly necessary? Do it. Put the knife in my heart. Pamiętacie sytuację, którą wcześniej był ten taki taki templariusz, który też został chyba wyciszony. Pamiętacie, że ten szary strażnik Anders go też proponowałem mu, żeby go zabił swojego przyjaciela, aniżeli go wyciszył. Ponieważ no byłby po prostu warzywem, więc ja w sumie no taka to jest raczej przysługa, nie? Dla niego. Także you won't ever see the fade again. Thank you. Taka eutanazja, nie? To mi się daje w każdym razie. Fainreal is tranquil. I'm sorry. Tranquil? But he said he would rather die than become a walking statue. Oh, my boy. What did you do to him? It is a horrible fate. But sometimes the tribe must be weighed against one man's suffering. It was Fainreal's choice to not live with temptation. No, I must go to him. Maybe it's not too late. That cannot have been an easy choice.
To go wyciszyłem w końcu, czego zabiłem, no bo szkurde, wynika z tego, że... O, żyją. Uff. You have my apologies. It is easy to forget that one cannot bind demons with words. Your friend awakened here some time ago. No one is immune to a demon's offer. You made the right choice with Fenrir. This book belonged to the last dreamer of our tribe. It has a rare magic beyond price. Please accept it with my gratitude. No dzięki. Księga uśpionej starszyzny. Klosze. 35. A, właśnie. Jakby kogoś to interesowało, właśnie. Kaptur spiralnego oka. Rękawice spiralnego oka. Szaty spiralnego oka. I buty spiralnego oka, jak żeby inaczej. Dobra, kochani. Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Troszeczkę króciutki, ale nie chcę po prostu za bardzo zanudzać tutaj tymi odcinkami, tymi questami. Ja tu po prostu poprzechodzę trochę te, co lepsze, tak mi się wydaje, powybieram i spróbuję je wam pokazać. A póki co komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Eldora Plays Dragon Age 2. Trzymajcie się, kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie, pa pa.